Witajcie moi drodzy, z tej strony Hudson i to jest kolejny odcinek z gry Spin Tires. Dawno nie było, ale no mapa prezentuje się w ten sposób. Tu mamy dwa pojazdy, tu mamy też dwa pojazdy, tu mamy K700 i tego Dynxa tutaj. I z długimi kłodami trzeba będzie załadować, ale to będzie w następnym odcinku. A w dzisiejszym odcinku sobie wykonamy pierwszą dostawę. Pojedziemy sobie do tego tartaku, ale tymi pojazdami tu. Odpalony. Światełko odpalone. Pani puści ręczny. Bieg pierwszy. Dobra. Połączę się razem z tamtą ciężarówką. Dobra, tamten też działa i pojedziemy sobie tak w tą ziemię. F1. Jak ja chcę jechać? Tu jest rzeka, to jest rzeka. Pojedziemy sobie najpierw. Znaczy, najpierw sobie pojedziemy tu. Pojedziemy tu. Tu. I do tartaku. No, akurat dzień się robi. A, w ogóle jadę w złą stronę. A tutaj wykręcimy zaraz. Chyba, że się po drodze gibnę. Jednym bądź drugim pojazdem. Dzień się zrobił. O, to jedź. Są potrzebne. No. Dobrze się jeździ w tandemie. Jeden wyciąga drugiego i to sprawa. O. Wow. 120 metrów do punktu. No, dupnie mi pan szczerze. Do szybci. Chyba. Chyba, że pojedziemy sobie. Pojedziemy sobie tędy tu. Tu, przejdziemy sobie rzekę. Dojedziemy. Mam nadzieję, że to nie był zły pomysł. Ten nurt jest tu dalej bardzo rwący, ale rzeczka jest mała. Może nam się uda tędy przejechać? Rzeczka. Potok. Oj. Niedobrze. Chyba tam jest. Chyba, a, tu jest wielki kamień. Do przodu.
musimy to skręcić. No inaczej. Zmień pojazd. Teraz ty pojedziesz przodem. Czy ma gdzieś cysternę? Chyba nie. Dobra, jest. Jedziemy. Nie widzimy tego ciężaru kończona. To się znowu. Jest coś na przodu drogi. Nawet do tyłu potrafi wrócić. Iwan razem z Wanią tutaj jadą. Iwan, jak nam mówiłem, Iwan i Igor jadą razem. Dołem? Chyba tak, dołem. Żeby się nie wydupiła. Na szczęście mam tutaj ładowarkę. Skręcimy pięknie. Ach. Przestań, Iwan, Igor, czy jak ci tam było na imię? Kurde, my teraz chcemy dojechać z pierwszą dostawą. Nie wiem, ile ja tam tego wiozę, tych punktów całych, śmieszny. Kurde, jak ładnie idzie. Jestem z siebie dumny. 110 metrów do celu. Bardziej się obawiam tej rzeki tam. Prawdę mówiąc. Teraz będziemy w domciu, to znaczy tartaku. Może się tym razem nie wywalę przed samą metą. Chyba wiozę małe kłody, czy małe wiozę? O, tu jest cały tartak chyba. Tak? O, tu jest. Dobra. Rozładowane. Proszę mi pokazać, jak to jest. Serio, jeszcze jeden punkt. Tu jest potrzebny. To nic, trzeba będzie podjechać tym z powrotem tam, zahaczając po drodze o skład paliwa. Już
14 litrów paliwa. Kurde, nie dojadę tam. Mamy automat, to jest takie niższe może zużycie paliwa. Mówi tak, 6 litrów, 8 litrów, spalanie 5. No jest dobrze. Mam 50 litrów paliwa. Na chwilę muszę AWD włączyć. Oj. Nie, jedź. Kurde, jedź, Iwan. Saszka tam został, ale przywieziemy drewno. Chciałbym skończyć przynajmniej jeden tartak. Dzisiaj mam jeszcze na ciężarówkę z drewnem. Ale to jest jeden punkt. To możemy wziąć jakąkolwiek. No jedź. Ja muszę tutaj Alu Drive, bo inaczej to na wszystkie, na wszystkie ośmi. 20 litrów paliwa. Dobra, tu jest. Dobra, zatrzymajmy się tu na chwilę. Tu jest dostarczone. Źle pojechałem. Fuck. Dobra, możemy pojechać tędy. Chyba to jeszcze to zaznaczę na mapce, żebym potem nie zapomniał. Mamy do przejechania 286 metrów. Ciekawe, czy nam się uda. Na 30 litrach paliwa. Ciężarówki są strasznie paliwożerne. Znowu zawadziłem o to drzewo. I teraz muszę jechać tam. Dobrze myślę? O, i w tą stronę. Tu jest rzeka. No sobie przekroczymy gdzieś tu. Trochę zamokły mu chyba stopy. Ale tam dojedziemy. Ile mamy jeszcze metrów do przejechania? 119. A już widać. 23 litry paliwa. Powinniśmy tam dojechać w miarę szybko. Sprawnie. Potem zrobię mały machnią. I jak się załaduje, to wrócę do was. I będziemy dalej działać w tym temacie. Bo on ma chyba małe kłody. Nie pamiętam sobie. Stacja paliw już tu jest. O! Bo już słychać, że się kończy paliwo. Tylko czy jest tak, żeby na samym oparach dojechać do tego. Czysta piekarz. No to jedziemy dalej. Jakie ja tu mam kłody? Nie pamiętam, co to za nadwozie jest. Zamontowano. Krótkie kłody, 3 punkty. Aha. Okej. Land Rover tu stoi. A
On może nam służyć jako tak zwany bak z paliwem. Mamy full, zatankowani jesteśmy do pełna. Powolutku. Gałązka tam pękła. I wam trochę sobie pobrudzisz teraz laczki. No ale się udało. I teraz na dół? Nie, jeszcze kapkę dalej. Tam jest zjazd. Już przeorany. Przecież w sumie trzy ciężarówki tu nie było, ale teraz będę jako czwarty wyjeżdżał. Mam nadzieję, że mi tutaj nie braknie drewna. No jeszcze trochę. Oj, za bardzo. I to będą krótkie. Wybić kuleczkę. Dobra, o. Piątką się chwytało. R-ką się obracało. Spacja. Oj. Przodzi trochę. Lub. Kapkę poprawiłem tylko. Jeszcze mniej więcej. No i to będą już wszystkie. W sumie nawet szybko mi to poszło. Szybko, żwawo. Oj, w górę. Piąteczka. Dobrze, dochodzę coraz do większych prawek w sterowaniu tym całym dźwigiem. Do góry. Do siebie. Obracamy. I w dół. Jeszcze do siebie. I jest. Nie, halo. Nie, jedno, nie wiem. Co mi się tam... O. No i jedziemy stąd. Mi mapę. Mógłbym tędy wyjechać. A, dobra. Kit, jedziemy. Na tak zwane YOLO. Trzeba mi się tu wytargać, no. Już mi się udało trzy razy. O! Kaszka z mleczkiem. Przedtem to w nocy było, to mi się chyba ciężej jechało, tak coś czuję. I jedynka. Tomatem pojedzie? Nie bardzo. Tu. No tak coś się tam będę musiał jechać. Tam na wprost. 20 minut jazdy w błocie. Chciałbym zrobić dostawę do tego warsztatu, żeby być spokój z nim. Było. Było. Się niebezpiecznie gignął. Halo? Wam nie rób, tak?
Ja ciebie proszę, ty mnie tak nie stresuj, błagam cię. O. Głęboko, tu znowu sobie laczki zawrócisz. Łana wprost. Nie. Fał. Halo, halo drzewo. Drzewo zawsze skopo, chyba że stoi nam na drodze. Kurde, halo kamera. I tu. Paliwa mamy dość, nie potrzebujemy go zabierać więcej. No i jedziemy sobie tutaj na brzegiem morza. Tam w ogóle jakiś statek na horyzoncie. Żeby się... Ha. Uszkodzenia. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Trochę mnie zniosło, ale nie ma tragedii. Jedziemy sobie tutaj wzdłuż brzegu. No, ładne kontrasty przyrody. Nie lubię to, co trzeba. Kurde, jeszcze prawie się tu zakopałem. No nie, gdybym postał jeszcze chwilkę, to bym się zakopał całkiem tak na amend. Chciałem zrobić to. Że pojedziemy wokół tego drzewa. Matko Bosko. Ale ciśniemy. Ciśniemy i ile wlezie. 22 minuty. To jedziemy i zakończymy sobie odcinek. Popchnęliśmy trochę, to powiedzieć, progres do przodu bardziej. Jeden warsztat już będzie wypełniony, żeby teraz do drugiego podjechać. No jedź se powoli. Przynajmniej blokadę dryfów na wszystkich kołach. Wszystkiego się. O tym chyba nie. Rozładuj. To wszystko. Wyłącz się. I obyś nam się więcej już nie przydał. Dobra, to mamy, ten mam już ukończony, to mamy jeszcze ten warsztat. Niestety tędy nie przejedziemy, jak mamy, co to jest? A, mam cysternę z paliwem, nie ma tragedii. Nawet częściowo opróżniona. Nie przełączę w ten sposób. No, zobaczcie sobie. Teraz jest ten zamknięty, do tego warsztatu trzeba zrobić wielkie kółko dookoła tej górwy teraz. Tu mam jeszcze jeden cerpin, no, on ma długie kłody, trzeba będzie je teraz załadować, to w następnym odcinku może. A na razie, to może sobie wezmę tego dziabonga. W sumie to jest Ural chyba. Nie wiem, nie znam się na ruskich ciężarówkach. No, ładny jest. Do ETS-a bym sobie taki pobrał. Takiego Urala. Też bym takie kłody woził. Z przyczepą. Dobra, ale na razie to będzie tyle. Tą ciężarówką pojedziemy w przyszłym odcinku. Kurde, ale ładna pogoda jest, naprawdę.
Ptaszki świergają. No. Kurde. Ale jak trzeba odcinek kończyć, więc to by było na tyle. Dziękuję wam wszystkie. Łapki w górę, subskrypcje, komentarze, łapki w dół też. No i za oglądanie mnie do końca. No. I to by było na tyle. Na razie, pa pa.